Witam Was w drugim odcinku z Forza Horizon 5, gdzie testuję i modyfikuję samochody, które można zdobyć po uzyskaniu 20 punktów 100-tygodniowych wyzwań. Dzisiaj przetestujemy jednego z najbardziej kultowych pick-upów, a dokładnie chodzi mi o Forda F-150 w edycji XLT Lariat z 1986 roku. Samochód należy do klasy półciężarówek oraz terenówek i w swojej niestuningowanej wersji należy do kategorii D. Jest to dokładnie 8. generacja Forda F-150 w edycji wyposażeniowej XLT Lariat, która posiadała między innymi chromowaną osłonę chłodnicy oraz sportowe kołpaki. Sam model F-150 posiada ładowność o wielkości 500 kg. Ford jest napędzany czterobiegowym silnikiem V8 o mocy 185 koni mechanicznych, który wykręca moment obrotowy w wysokości 366 Nm, a samo auto waży około 1726 kg. Według Forzy prędkość maksymalna wynosi około 157 km na godzinę, ale tak jak większość aut w Forzie Horizon 4, można nim jechać jeszcze szybciej. Swoją drogą podoba mi się to, że Forza nie umie wyliczyć czasu przyspieszenia od 0 do 161 km na godzinę, więc wypisuje duży napis niepowodzenie. Wracając, sam samochód wygląda jak stary amerykański pick-up i jako, że ma napęd na 4 koła, to będzie się idealnie spisywać w terenie. Sprawdźmy teraz, jak spisuje się w wyścigu.
nadszedł najlepszy czas na... Tuning! Ford, tak jak inne auta, ma całkiem dużo modyfikacji, gdzie, tak jak zawsze, stuningowałem stary silnik. Modyfikacje kosztowały mnie 72 600 kredytów, a samo auto należy teraz do klasy A. Moc silnika wzrosła do 477 koni mechanicznych, moment obrotowy wzrósł do 726 Nm, a masa obniżyła się do 1393 kg. Zwiększyła się również prędkość maksymalna, która teraz wynosi około 203 km na godzinę. Zobaczmy, jak teraz wypadnie w tym samym wyścigu.